Siema, witam was w kolejnym odcinku z Rolników. W dzisiejszym odcinku żniwa. Pisaliście, żeby nagrać taki odcinek, w którym się odzywam w sumie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, już jestem. Kuźwa, nie mogę wyjechać z bramy. Dobra, lecimy z tymi żniwami. No ja pierdziele, to jest. Zaraz zlikwiduję ten płot, bo on już mi wkurza. No nie wierzę. Czekaj, muszę cię delikatnie przyciszyć. Jesteś za głośno, dobra. Dobra, jedziemy, Dominik, do ciebie. Ajajajajaj. No, to fajnie. Dziewczyna. Co na ty dysko polą? A, no w bizonie mam RMF. Zapuściłem kolankę na swoją. Ajajajajaj, ta szalona dziewczyna, którą kręci. Pozdrawiam odcinek, kurde. Hmm? I odcinek nagrywam. Co nagrywasz? Odcinek z dźwiękiem. A, to pogram widzowie. No ciekawy odcinek będzie, dobra. Wjeżdżamy w jęczmień. Zobaczymy w sumie, ile sypnie, tak szczerze. Ajaj, u mnie to sypnie, grubo. Bo tu w sumie nawiedzenie jest. Nawiedzenie jest. Dominik, pożyczysz tego Proxima. A oczywiście. Będę na skup jeździł, bo on szybszy. Ja po prostu by się zrobimy. Że ja będę, co się pamiętam, lato w sypnie. Będę prasował. Ty powiedzieć, prasował antyzatem. Nie. Panowie? Wy chcecie od razu zboża sprzedawać? Nie, ja magazynuję. O właśnie, zapomniałem, co ja wskazam, nieważne. No właśnie tak słucham, co ty mówisz, jak je sprzedawać. Nie, zakręciłem się. No i to ostro. Co dajmo? Ej, ty chyba coś brałeś, kurde. Ewidentnie. On ma tylko jedno pole do koszenia. To ty? To ja mam 5. U mnie to trochę rzeczy będzie. Mało lat i mało. Ej, to w sumie? Jak nic, to dwie godziny odcinek będzie. Wow. No. To pogram. Dobra, że tak powiem, żeby... Takiego no... W sensie no, do tej pory, że tak powiem, odcinek, nagrywka zajmowała no od godziny do dwóch, tak? Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, czy to orka, czy jakieś siewy, tak? Na wszystkich polach. Czy tam na kilku naraz. No to trochę to zajmowało, więc no... Dwie godziny, czy tam półtorej odcinek, no... dużo. No zobaczymy. Coś się wykombinuje. Najwyżej coś się powycina. Ej, powiem wam, nawet nie przejechałem dookoła i chyba nawet nie przejadę i będę miał pełny zbiornik. O, jadzie, kurde. Pomarańczowy bizon. No i 100%. Dobra. Jedziemy po Ursusa. Temat i kosz. Ja idę na 5 minut na wygląd. Dobra. Tu? Cała ta. Słomę? Nie da się z tego. Z rzepaku. Nie, bo nie widziałem. Rura się rozłożyła? Chyba ta. Ty ciebie pociągnę. Dobra. Jezu. Ej, wiecie, czego ja się najbardziej bawiałem? Jak kupiłem sobie tą przyczepę? Że ten, że kombajn będzie za mały, w sensie rura za nisko będzie. Ale jest git, z tego co widzę. Nie, no bo tu chyba nie ma zbytnio takiego. Nie, no trochę jest taka górka tutaj na środku. No to tam za dużo nie zmienia. Czy się otwiera? Nie otwiera się.
Czekajcie, X-em? O. A czemu wcześniej nie chciał zadziałać? Nie wiem. No w sumie dobra, zamknę sobie to. Dobra. Prosimy dalej. Podjeżdżę, bo dobrze sypię. Winik. No jedzenia to. Ej, odruchowo zazwyczaj wyłączałem kombajn zamiast podnosić headera, teraz chciałem podnieść header i znowu wyłączyłem. No, dobra, muszę na header sobie przełączyć. Jak nie wyłączam przypadkiem, no to nie odpuszczam. Chciałem z podniesionym headerem kosić. Ale nie szczerze, to tu będzie dużo jęczmienia. Dobrze sypnie. Bo w sumie na ile mi to pokazuje? 1.14, no to trochę tego będzie. Bo wy robicie, w sensie no, wy siejecie razem z tym płodozmianem, czy że tak powiem, jak wam się chce, jak wam się podoba? No lato. No tak. No nie usnie, hej. No nie usnie, no przecież to zawsze tak jest. W sensie no późne lato, no ale zobacz. Jesienią zawsze się kosi przeważnie. Sobie odpali, zobacz. Dominika nie ma, to się wyciągnie. A co, podwykonawcy nie masz? Na przyczepie ci tam gdzieś nie dał? Może ci dał gdzieś. Ale tak szczerze jak mi... Jak tu mi tak dobrze sypie... O kurde, to ale mi OS może posypać. Bo też mam na 1.14. Jeszcze mam te dwa duże pola w sumie. To 74 i... No w sumie no tylko jedno mam to duże. No ale no i tak będzie tego owsa bardzo dużo. No to coś czuję, że w tym sezonie ładnie zarobię. Pomimo, że to nie będzie rzepak, nie? Dominik, wygumię ciągnika. Co, w ciągniku siedzi? Weź go wykiknij. Nie. No weź, bo ja marnuję czas. Na co, kosić nie możesz? No nie, bo przyczepę muszę mieć. Weź go kiknij, przyjdzie sobie. Czekaj, muszę się zalogować. Ty tu jest, nie ty tu. Ale w sensie, czekaj, a ty podwykonawcy nie masz? Mam, ale on jest w ciągniku. A, dobra. Pikło go? Pikło, dobra. A ty takie, jestem. No lucky by było i tyle. Fajne ten krok. No nie jest zły tak szczerze. Ale mi się bardziej ten mój Ursus spodobał. Ale nie, masakra. Przejechałem dosłownie kolejny raz dookoła. Znaczy no teraz już tak... Nie no... Ej, w tym samym miejscu się zatrzymałem nawet wcześniej. To nie, źle, dobra. Muszę znowu podjechać. Ładnie mi tu będzie sypać, naprawdę. O! Pal gumę teraz. Musiałem cię kiknąć, bo on potrzebował naczepę. Ja mam pełny zbiornik, a ty co? Nie mogę wskoczyć. O. No unlucky i tyle. Ogólnie ten, Mati, jak ciebie nie było wcześniej, my się dogadaliśmy, że tak jak tutaj jest ta samozbierająca, co nie? Jak sobie wejdziesz, to tam jest jedna za prawie 700 euro tylko. To my ustaliliśmy, że ona będzie kosztować 5000. Bo ona jest w sumie taka mała, nie? Ej, ty już masz, Dominik, pełną przyczepę od tego rzepaku. Pełną przyczepę to ja zaraz będę miał. 70% już mam, 7 ton. Wiecie, obniż. A. O nie. No i będzie to długie koszenie, chyba to zrobię te puszczę. To nie chce ci się kosić tak szczerze, co? No, za dużo. Ale czekaj, mówisz u siebie? To powiem tak, jak mi pomożesz, to ja tobie pomogę skosić. No. No nie no, bo ja po prostu mam parę pól, nie? A tak to szybciej by było. Wiesz, aby koszenie, nie? Bo i tak u ciebie jest więcej pól, że tak powiem. Jeżeli chodzi o areo. Tak samo dwa bidonki. Jo. Ciekawe.
No w miarę fajnie by to wyglądało, tak szczerze. Nie wiem, no fajnie. Tylko pytanie, czy my się... Nie no. Dzisiaj może jak już, no to u mnie się skosi wszystko, a najwyżej jutro się pójdzie do ciebie skosić. No, kolego. No nie no, no tak dla przykładu, nie? No wiesz, no ty jeszcze u siebie nie zaczęłeś żywnie. No to lepiej, żeby u jednej u sobie pierw skończyć, czyli przykładowo no u mnie albo u Dominika, zaś do siebie iść. Ale nie, mi się naprawdę te bizony tak bardzo podobają. Tylko no, tego bizona nie wiem, raczej będę wymieniał i tak w najbliższych sezonach. Tym może, nie, no na ten, na jakiś nowszy model. No. No w sensie, no nie, że z kabiną, bo tutaj, nie, w sumie w tym modelu nie idzie kabiny dać, ale po prostu, no. Mamy dużo modeli, że tak powiem, tych bizonów. Po prostu jakiś taki nowszy, bo to jest taki typowo taki starszy model, nie? Bez kabiny. I też wiadomo, większe są. Ładnie cypnie tutaj. Ładnie tam sypie? No już się będzie zaraz jedna przyczepa. Pytałem wcześniej, ale nikt mi nie odpowiedział. Wy jak siejecie jakieś zboże, to nie to wedle płodozmianu, czy bez tego? Masz rajba? Nie, odcinek nagrywam, a co? Nie, bo zaczęłaś z kim gadać. To proszę? Zacząłeś z kim gadać. Ja nie, no do was mówię. A. No. A. No ej, pytam się, czy siejecie z płodozmianem, czy bez? Bez. No w sensie, no, jak sobie odpalicie to ten Alt-S, tak, to macie ten płodozmian tam, ten planer. No to ja sobie się wedle tego, bo wtedy wiadomo, co jest bardziej opłacalne, a co nie. Wszędzie ci wyjdzie rzepak, tak to tak. Nie no, wszędzie, no to nie ma sensu, no. Bo tak głównie na ziemię tu są. Powiedział, co wiedział, kurde. Ile ty masz już tam? Ja? Obrócisz się, wysypiemy. Ja już w ogóle ten, pełną przyczepę mam. Trzeci raz się wysypuje. Wiecie, bo chyba przejechałem, no. I pełna przyczepa będzie, bo to mieści 9900. No to i tak chyba raczej będzie pełna już. Bo tu jest 8 2900. No, trochę jeszcze będę mógł dosypać. Nagrywa się ładnie, dobra. O, siema Kamil. Jedzie kolejny rolnik z Hollywood, kurde. Co? Ej, co on powiedział, bo w sumie go nie zrozumiałem. Nie wiem, nie słyszę. Nie wiem, jego chyba przerywa strasznie. Albo mi się wydaje. Nie pominąłem, dobra, nie pominąłem. Ale sypia. Grałeś tam jak. No już. Kurde. Była... O, jeszcze, ej. 40%. 40? A drugą już będę musiał. Lepiej jest to pełno. A druga. Już na 700 z tego pola. 7 ton 100? No to ja mam więcej. Ja tu już u siebie mam chyba z 10 ton, tak mi się wydaje. No tak, no. Nie no, w sensie, jeżeli chodzi o pola, to chyba mamy podobne wielkości, tak mi się wydaje. Bo ja tu mam działkę 1 hektar chyba, ty tak samo masz coś 1 hektar. Więc no, coś podobne. Ale to znaczy? Ja to mam dopiero zboże.
Ty to w ogóle bez porównania. Jestem rolnik z Hollywood. Ja, ty rolnik z Hollywood. Ale ty tam masz jęczmień, nie to się ten. Zapach. Co szukasz? To by długasz. Pieniędzy nie znajdziesz. Dobra, nie podniosłem za wcześnie? Chyba nie. Fasolkę sobie za. Ale ładnie idzie, naprawdę. Się teraz zastanawiam, co lepiej wjechać, w ten rzepak czy w soję? Na soję? Czekaj, majster sobie pójdę do sklepu. Piwo, gorąco. Co tam stacha? Ej, drożyzna tu ma to mi. A pierdolę. Ej, moja ma, ej, słuchajcie, moja mama przychodzi do mojego brata, coś się zapytać, czy coś mu powiedzieć, nie? O takie, co? Co? Ona do niego mówi, a ten ty co? Ty nie da, to mu słyszał sprawę. To mi słuchawki z diotabilu. Jezu. Nie no, mówię, że widzę, że przyszła do pokoju, to mówię, wyciszę się, nie? I posłucham. Co? Co? Dobra. Da się wysypać, kurde. Kurde, jak tu idzie tak dobrze, to ja myślę, że kurde, na tamte pola będę musiał dwie przyczepy w ogóle ciągać. Pytanie, czy da radę w ogóle? Co muszę zamknąć, bo nie przejadę. Kurde, sobie pootwierałem wszystko. Kurde, ale laguje coś. Jadę tu w ogóle? Przejadę, dobra. Gdzie jak to ma wysypywanie na tył? Lewa. O, dobra, wysyp. Dobra, w miarę szybko schodzi. Długo ogólnie zastanawiałem, co zrobić z tą słomą. Bo jako, że mam pszenicę, coś no ten owiec i jęczmień, to się zastanawiałem, czy lepiej kupić samozbierającą i sprzedawać, czy lepiej w te snopki albo w baloty iść. Tak no kurde, no kasy nie ma zbytnio, żeby i pracę kupić i w sumie coś do ładowania, no to samozbierającą lepiej. Bo tak to baloty by można w sumie zostawić do zwierząt, ale nie planuję póki co zwierzęta iść. Dobra, lecimy wysypać. Dobra. I w sumie ile mi tu wyszło? Wyspało się, wyspało. No, 12 200. No ładnie, ładnie. Ładnie ten jęczmień sypnął. Ej, szczerze sypnął, ten jęczmień sypnął bardziej niż rzepak, co tu miałem. Bo jeszcze też dużo rzepaku, że tak powiem, z kontraktów brałem. Co ty śpiewasz? Ej, nie, naprawdę coś brałeś, kurde. No to żniw nie robisz? No na razie nie mam czym. No w sensie, no jak chcesz, no to ja mogę do ciebie jechać. Tu kosić, ej, Kamil, chodź tu. Bo ja ręcznie? Idę... No nie, po prostu bizona ci dam. To zaleci, kurde. Chodź, bo ja o czokoncu zostanę, ja sobie pośpiewam za ten. Nie, nie śpiewaj mi tu. No weź, masz Dominik, znaczy daj mu ten, tylko na ten. Niech ty kosi. Niech się młody uczy. Tak, niech się uczy, jak to będzie wyglądać w przyszłości, jak będzie miał kombajn swój. O ile będzie miał. Dobra, na 20%. O.
Ja teraz elegancko. Ej, szczerze, zajebisty jest ten zestaw. Nie wygląda to najgorzej. On nie ma kompanii. Ale idioto, daj mu swój, znaczy mój. Bo też będę, jak będę u ciebie pracował, będę się ociągał. Nie, dobra, idę. Ej, robisz za darmo, jakby nie patrzę, nie? Dobra, pytanie, czy tu... Dobra, w drugiego pracownika puszczę i tyle. No nie, no Andrzeju. Szanuj mi się. Bo Jezu. Dobra. Wyhamowałem. Myślałem, że nie wyhamuję. Czy nie? Ej, lagi mam coś znowu, kurde. Link skoczył mi. Dobra. Taka miłość zdarza się tylko jeden raz. Nie mogę cię. Po prostu nie mogę cię, dobra. Idziemy przez pole. Taka miłość. Kombajn, bo sobie myślę, że... By zakochać się. Ja się... Ten bizon głośny, nie? Jo, bardzo. Gryp się da. Radio te podgłasza. Nie ma dzikie robce jakiegoś normalnego kombajnista, bo mu się nawali w trzy dupy. Piwo masz drogie w tym sklepie swoim. Nie. Nie mogę. Ale teraz głośny, ohoho. Chodź wsiadaj, sąsiad, posłucham razem. To kolejny prawie. No gdzie, o, gdzie mi pod komend pyłaś, no? Maciej, ale zaraz chyba spytuję. Ja ci odszkodowań nie będę płacił. W ogóle już prawie 4 motogodziny ma kombajn. Ładnie. Ezer, ty byś najdrożej rzepak. Co? Ile może byś najdrożej rzepak kosztować? No nie wiem, no 2000 może. No kurde, myślę, że nie wiesz kredytu i kupić sobie własny kombajn. Kredyt? Kurde, całe życie na kredycie. Ile tam masz? No ale no kombajn, no 40 tysięcy, nie? Około. No to... To nie jest mało, że tak powiem. 20 bizon kosztuje. Bizon. Nie. Bizon kosztuje 30. 30 tysięcy, no. Skaderam to 40. No. Czemu ten refren tyle leci? Co? Nie, nic. Dobra, w ogóle jakie ja tu mam uprawy? Aha, dobra. Bo tu mam jeden raz rzepak i trzy razy owies. O kurde. Dobra, dopiero się skosi ten rzepak. Zobaczymy, ile ten rzepak sypnie. No w sumie teoretycznie nie. To tak myślałem, że może najpierw ten owiec bym skosił, skoro mam tyle. Ale tu i tak raczej będzie pełna przyczepa. Znałem cyganeczkę Zosię. Lecz no serce. Sąsiad, zmień dealera. Lecz me serce, lecz mi nie pozwala. Dobra, lecimy. Zobaczymy. Lecz me serce. Ile ten rzepak dał? Lecz me serce. Chociaż dobra, z pierwszej osoby. O kurde. No i zajebiście, będę miał tu parę drzewek do wycięcia. Ile? 5? A, 5 drzew. No, ciekawe ile mi da. Za to drzewka jak jest ten, zatnę. Cyganeczka. W ogóle nawiezione na full? Dzieweczka do laseczka. Ale nie, chłopie, weź się ogarnij. Co? Fajnie się kosi. Całe. Kurde. Te hamulce to też wszędzie takie słabe. A Magawy się ile kosztuje wtedy do Bizona? 15 tysięcy? 10? 15, 9... Nie wiem. 30. No. No to widzisz. Ty, skąd nie można koń mi orać? Można. Jest na ten mod. Jo. Zaorałbym go. To zamień sobie konie mechaniczne na zwykłe konie.
cyganami. Kurde, trochę słabo ten rzepak sypie, tak szczerze. Prawie dookoła przejechałem, no i... Tona dopiero. Trochę słabo tu będzie. Może 3 tony maksymalnie. Mogę ten sezon jeszcze bez kombajnu, ale następny są z kombajnem. U każdego drogo. U ciebie tanio, a u tamtego drogo. Znaczy nie, u ciebie to jest napijany kierowca, a tamtego drogo. Ej, ale wiesz, płacisz za warunki, że tak powiem, nie? Ja po koleżeńsku biorę cię 5000 za pole. Wiesz co? Skosić daję ci 500, mam tu tutaj. Wiesz, ja mam rzepak w bizonie, nie ty. Więc się, wiesz, ja będę na plusie tak czy siak, jak nie dobrze. Tak, ja na tych ziemniakach, kurde. Co zarobiłem, to moje. No właśnie. A, fajna muza leci. Nie rób mi jaku. Ja się z kosą. No widzisz, sąsiad, takiego kombajnista se zatrudniłeś. Takiego mi jaki, no poprawiam, o co ci chodzi. Pijany. Pijany, no. Bo tutaj też o mnie. A jak w dzisiejszych czasach na trzeźwo, kurde, można. Mura szczękiarz akrobata, mówisz? No chyba sąsiad powołania pomyliłeś. Pomyliłeś rolnika z śpiewakiem. Nie podlałeś. Suche to jak turnino. Kurde, może nawet więcej będzie? 65% już? Po drugim okrążeniu? No. Ja 18 idę. Dobra. Winnik za jedno pole 30. Bo czekaj. Czekaj, ja wysypię tutaj papier. Przyczepa pełna chyba. No to wiem. Teraz 33? Nie mam, tam jest jeszcze rośnie. No to gdzie? No nic, tylko jedno pole na razie jest. No to jadę do siebie. Poczekaj, rzepak. Już odlałem. Ale jeszcze na kombajnie masz. Nie mam, już wysypałem. Masz. No to na to sobie wsiądź i zobacz. Cyganie tu. Jest cygan, gdzie ty jesteś? Widzisz, chcę od ciebie wziąć więcej niż masz. No i co? Gdzie są wysypał? W dupie na pole. Ej, idź teraz się przejść po polu i szukaj. Mam te pieniędzy. Weź wiaderko ze sobą i szukaj w ziemi zakopane zboże. Nie mam, aż gdzieś. O, chodnikiem ktoś tu idzie, o kurde. Przejadę ją. Ej, Kamil! Rozwojenie jaźni chyba masz, bo w dwóch miejscach jesteś. Jak w dwóch miejscach? No w dwóch miejscach. Na gospie i na polu gdzieś jesteś. Bo 5 znaczników, kurde, mam. 2 Kamila, 1 Matiego i 1 Dominika. Kurde, wyprosił. Weź wsiądź i wysiądź. Pewnie tam u siebie na farmie, kurde, bieżnie sobie kupiłeś i cały czas stoisz na niej. No nie najgorzej sypu w sumie. Zbiornik prawie jest jeden. Dobra, wysypmy w sumie na tym z tyłu. Jest na nim nie miejsce. Co? Wbija ktoś na tego streama w ogóle? Jakiego streama? Nie ma streama? No nie, ja odcinek nagrywam. Nie wstawaj. Nie wyrażam sobie. Ale to jest twój problem. Wytnij mnie. Spróbuję. Wytnij, bo ja nie chcę.
No to widzisz, trzeba było nie pić przed nagrywkami. Miał kłopoty Najmana. Oj, takich kłopotów już nie można mieć. Jestem głodny, chcę mi się pić, nie chcę mi się kosić. Miej przerwę od grania. Trzeba było się wtedy na jeździe napoić. Jeden do mnie zniklawisz. Cały dzień tego farminga. Ja pierdzielę. No widzisz? Dobra, wjeżdżam w swoje pole w końcu. Puszczę pracownika i mówię dupę. Jakiego pracownika, sąsiad? Nie mam pieniędzy. Zero, na minusie mam. Serio? On ma 300 euro już prawie na minusie. Nie wiem czemu. Ej, pewnie przez te pole to brałeś. Może. Ej, serio, ja jestem ten? Tak daleko od was, jeżeli chodzi o gotówkę? Tylko... Praso Dominik tutaj. To zaraz. Widać, że kurde, na kredycie nie dość, że jeździcie, to jeszcze kurde nie potraficie pieniędzy wytrzymać. I wydajecie na pierdoły. Ty wydajesz na pierdoły. Ja mam 19 tysięcy dalej, a ty nic nie masz. Dobra, weź tam. Bądź cicho, nie chwal się. No czym ja się niby chwalę? Ja tylko mówię, że no nie potrafisz pieniędzy. To jest kurde. Się zatrzymać nie chciało. Ale nie, ja już widzę, ile zbierania tej samej będzie. O Jezu. Znaczy, no ja będę kupował samozbierającą. I samozbierającą będę woził. Bo w belki mi się nie opłaca. No zawsze coś tam parę tysięcy wpadnie za tą słomę. No jakbym miał jakieś zwierzęta czy coś, no to bym sobie zostawił, ale... Nie ma sensu. Gdyż no, na razie nie ma miejsca. Dobra, tu sobie poprzeczniaka kolejnego zrobię. Ale w sumie patrząc na to, że to są takie małe pola, no to nawet nie najgorzej, nie najgorzej sypia. Teraz robię u Jani Hymel. To nie jest Jani. Hymel Jadwiga. Mocno 40. Za pocztą w prawo. Dyrta się poli. Chłopa nie ma w domu. Kurde, po tą górkę to też ledwo wjechać, ledwo wycofać. Słabo sypie to nawet. Robo! Mhm. Uciekać kosić? Mhm. Uciekać kosić czym? Zębami. I kosą. Kosę kupiłeś, kurde? No, to wiem co. Ty, ja teraz zauważyłem, że ja chyba mam zakwaszczenie. Co? Nie mówcie, że mi tu chwasty wyszły, no? A tu na polu też wyszło? Nie. Chyba nie, tylko tu? Ciekawe, ciekawe. Widzę, że już wapno będę musiał to dać na tym polu. Zobaczymy jak na pozostałych. Ale nie masz do koszenia? Nie, nie mam. Nie, bo ja za mamy będę kosił. Tak, mam. Tak, mam do koszenia. Dobra, nie musicie krzyczeć, kurde. Ja przyjechałem, Kamil, wykosić ci pole? Ja mogę wykosić. Lepiej to ty tam najpierw sobie skosić. No. Nie, ja ci po taniości ci skosę. Taniości.
Aby 5 tysięcy za pole. Nie. 2,5. O, promocja. Ale ty majster i tak dalej. 3 mi dajesz za pole. A ci muszę chyba stosować. Ja tam półtorej tysiące za pole ciągle. Później cię rozliczymy. I też no, jakby nie patrzeć, no to ja oferuję dobrą jakość w porównaniu do sąsiada. Dobra, ja tylko 2000 za pole. Ja oferuję... Nic za nic. Ucieka. Ej, ty kupiłeś sobie ten kombajn? Nie. To co mówicie? Zębami kosi. Ej, nie, naprawdę, Mati, to ja współczuję te wszystkie pole, kurde, takie duże kosić. Nie no, no, tak szczerze, trochę się rozpędziłeś z tymi polami, nie? Nie no, ja tam lubię takie duże gospodarstwo. Ej, ty w ciągu, jednego sezonu kupiłeś takie dwa duże pola, nie? Tak szczerze. No i dobra. Nie stać, to dobra. No, stać cię właśnie. Właśnie widzę, jak cię stać. Kamień przyjechać ci kosić z zębami? Możesz. Spraw, panie pier. Zaraz, wsiadę ci. Pracować. Skoś polepiać. Dobra, już mam 100%. Dobra, w sumie tu zrobię dwa poprzeczniaki. Tu już prawie pełny zbiornik. Dziękuję, przyczepy. Bo ja mam mały zbiornik. Przyjedź swoimi przyczepami też. I z prasą i... Będę woził na wysypywał pod wiatr. Ja ze cały czas kontakty robię. Wie Kamil, na przykład się z zębami kosi. Nie no, Kamil, ja ci wykoszę. Jak u siebie wykoszę, to ci wykoszę. Już. No to na pewno minie 18, bo ja o 18 idę. Daj mi ten uprawnienie, to ja ci skoszę. Ciebie nie będzie. No, Domin już tam zębami nie zaczyna. A nie wiem, czy mogę tego dać. On pierw u mnie robi. Siema, Kamil. No robię, wycofam tu, chyba wycofam. Powiem ci, że mało się myśli do mnie ze zbiornika. Jest pełny. Ten z nawozem nie jeździ. Domin, ty widziałeś ten, widziałeś. Dobra. Pełne. Elegancko tutaj przejdziemy z powrotem. O, dobra. Do tyłu. Nie, pół przyczepy nawet. Nieźle. Ja robię ci do pompokosy. Dawaj tu prasu. Jak sprasuj, jak skosisz. Ja nie będę tam się wlegał tobą. Jak wlek, chłopie, pa ile przyjazdów już masz. Zaraz. No, kurde, powiem wam. No. Tymi dwoma przyczepami, no, ma problem nawet. Ten Ursus. Dobra. No, no to jest stroma górka, jakby nie patrzy tak szczerze. Drzewo mi się jakieś zaczepiło, o, odpadło. I śmieszne jest to, że mi się w ogóle kombajn zsuwa, nie? Ogólnie wszystko z tej górki widzę, że się zsuwa tak powoli. Amulet ręcznie by się przydał. Nie. Ej, nie, w sumie? Kombajn najbardziej się zsuwa. Że muszę się poprawiać. O, ale dzięcio, kurde. Zapierdziela. Ja nie lubię dzięciołów, Domin wie, o co chodzi. Wziąłem mi cały las, wykosiłem, żeby tylko nie ten, obok mojej farmy, żeby tylko nie... A tu cygi, kurde, ej, a tu cygi się w szopie, kurde, drewniany u ciebie ten... Osiedlił. Dobra, w sumie z tej strony to też poprzeczniaki dwa by się przydały. Ile? 5 na godzinę, 6 7 Kurwa, co ja takie lagi mam? Nie wiem.
Ale trzy kombajny koszą. Ile? Trzy. Dwa zębami przecież. Jezu. Normalnie żarty na poziomie pierwszej klasy, tak szczerze. Kurde. Jezu. Pielagi. Jak chcecie, to przebiegnijcie na pole do Kamila. Weź się, tato. Weź się, tato. Ładne takie wjazdy porobiłem, nie to co Omega. No Omega mi chciała pokosił akurat to przy. Tylko się kosiło, nie? Co jak ci zrobiłem? Czy bo wiesz jak ciężko było pracować każdego. Kurde, wiesz jak ty miałeś ciężkie pole do skoszenia? Ciężkie pole miał, ciekawe jakie miał. No i no, on miał teraz rzepak, nie? A wcześniej miał co innego. Dobra, wszystko się elegancko nagrywa. Kurde, już 42 minuty prawie. No ładnie. Długi będzie to odcinek. No, długi. Dwie godzinki około. Dwie godziny to ja będę kosił. Jedno pole czy obydwa? Wszystkie chyba. Nie, to co najmniej z trzy. Dobra, w sumie jedziemy na drugą stronę. Kurde, ale ciężko miał ten bidon. Ale w ogóle ten owiec po ile teraz chodzi? No, owiec kurde nawet drogi. Ile? No, teraz stoi 1400. Prawie, że 1400, a do 2000 cena może dojść. Tak, to taka no. W sensie no 1900 dookoła, nie? Pokazuje. To też takie pirat ze drzwi. Dupa mnie boli już. Nikt ci nie każe grać. Każe, bo mi uschnie. Nic ci nie uschnie. Wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Jeżeli tak zostawisz. Co? 6 tysięcy dostałeś za kontrakt? W sensie dostałem 2, ale coś mi się zbugowało z tymi przez 3 kontrakty pokazywało ciągle, że mam 7. Ale co 7? Tysięcy. O. Może po prostu nie odebrałeś? Odbierałem. Odbierałeś, odbierasz i będziesz odbierał dalej. No nie, szczerze tu jest na tej mapie bardzo ciekawe ukształtowanie terenu. No, no, no. Fajne są te pola. No, no. Tylko no wiadomo, no. No, no, sam sobie takie wybrał, nie? Każdy, że tak powiem, jest kowalem swojego losu. Kto pójdzie, w jaką uprawę, w jaki teren. Powiedzenie to. Wracasz? Co ja? No. Ja dalej tutaj kontrakty robię.
Ty kontrakty na co robisz? Na nawożenie? Tak, no na nawożenie. Cisnę z RCW i jeżdżę. A. No bo przyczepę masz pełną. Ale to już biorę tego. A no widzisz, musisz zainwestować w kombajn. Ja zainwestowałem. No nie, no to kupiłeś kombajn serio czy nie? No tak. Mam kredytu trochę. Ale mam to w dupie jak każdy zdroba albo każdy pijany, no. Jak tak, każdy tak, pijany, tak. No kurde. Koszenie to nie jest takie łatwe. Wysiądź. Wysiądź. Wykonawcę. To weź 7 dni do Kamila na gościu. Dobra. Dobra, w dupie cię. Idziemy do Ursusa. No bo nie, pracujesz. A i pytanie, czy teraz z 7 tonami podjedzie? Jo, podjedzie. Nie, dobra. Bo już myślałem, że będzie miał problem. I teraz na ten. No tak, okay. No, bo ja chcę jeszcze to, byś musiał tam 10 minut ogarnąć najlepiej. No ogarnę, postaram się. W sensie, jak to tam skosisz, no to ja wtedy będę leciał. Ej, że... o kurde. Łajazdu. Hamować nie mogę, dobra. A jakoś pomożesz? Później mi? Nie wiem, w jaki sposób? A mi? No tak, no. Omega, chodź mi tu pomóż kogoś. Nie, bo ja tu się koszę. Ej, że tak powiem, no Kamil, skoro i tak będziesz zaraz spadł, no to tobie się w ogóle tych kontraktów nie opłaca robić, bo tak? Bo masz robotę u siebie. No tak trochę bez sensu, żebyś kontrakty teraz robił. Mówcie usługi. Co? Jak mówcie o usługi? O co ci chodzi? Kontrakty, usługi. No. Będzie tak bardziej realnie. Ej, tam. Realnie. O nie, powiedziałeś fur real, to fur real. No i kto to, ej, i kto to mówi, kurde? No to ty mnie, ty na lawetę wykorzystałeś moją tam. Jo! Tak. No właśnie, a ciekawe, kto mnie załadował. I kto ze mną tak fajnie realnie jeździł. A na końcu jeszcze się wywrócił. No ej, właśnie, ciekawe przez kogo się wywróciliśmy. Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Ile to jest przejazdów? 3, 6. Dzień przejazdów? No. No jest ile? 2, 4, 6, 8. No nawet spoko takie. Co? Nie zaczęło się jeszcze? No nie, no najpierw te mniejsze. To koleją jadę. O, widzę cię. Gdzie? A tu jest ten, co sobie czerwonego bidona kupił, kurde. Ej, czy ty kupiłeś tego pierwszego? Czy mi się wydaje? Wydaje ci się. No w sensie dużo konfiguracji jest, nie? Tych bizonów. No, nawet fajne, że tak powiem. No to ja mówię, ja mam taki typowy, taki starszy, że tak powiem. Godzina 5:30. Zerujemy 07. W twoim wieku? Tak. Ty chyba nie wiesz, o czym mówisz w ogóle. Problem? Ona, Cześć, Omega. Cześć, ciaczku, siowe. Dobra, sobie wykręcę bardziej tutaj. Dobra. Kombajn gosimy. I ty masz jeszcze kilka pól do koszenia, przypominam. Dobra. Ja pracuję 20 na godzinę. Pytanie, czy się w ogóle to zmieści? Nie no, w sumie się pewno zmieści, bo mam tutaj 7. Jeszcze 9, no jeszcze 3 tony wejdą. No zobaczymy. A ty tam jest przyczepą dawaj lepiej. Dobra. On kontrakty dalej robi. Ja kończę już powoli ostatni. Gdzie ty w ogóle jest? Tam gdzieś 148 robisz chyba.
Dobra. Lecimy, kurde. Ile? 13? Nie, prawie 12 ton mam. 11,5. W sensie 800 owca i 3400 rzepaku. A no też no tutaj są małe poletka, nie? Jestem w sumie ciekawy, jak pod górkę będzie szedł. U mnie rzepaku są jeszcze dwa pola i jedna owca. Więc mam nadzieję, że w tym sezonie się odbije. Bo mi się kredyt spłacić. Wy wszyscy macie kredyty w sumie. Tylko ja. Prawilny kurde rolnik. Nie, ja też nie mam. No, no... Ty to wiesz. Ty to kombajny nie masz i prawie w ogóle pól. Tak szczerze. Zobacz ile my tu areał mamy. Ej, no właśnie, bo ten w ogóle, ale w miejscu stoi, bo mamy dwa pola. My tu już po 4-5, a tamten dalej ma. Dwa. A kasy, no, dużo więcej nie ma. No, no dobra, no jego sprawa, tak? Ej, nawet 11 pod górkę idzie. Teraz to już przyspieszać będzie. Ale no, nie najgorzej. No patrząc na to, że to jest 100 koni jednak, nie? Nawet? Jezu. Co się dalej wariat, kurde. 110 na liczniku jak nic było. Lepiej Kamil dałeś kiczatą. No ja jestem już na farmie. No 70%. To jedziesz. Najwyżej popchasz. Zmieszczę się, dobra. Teraz tak. A, bo... Dobra, ciebie podwójnie widać, nieważne. Kogo widać podwójnie? Domina. Jak podwójnie? Ja go pojedynczo widziałem. Czemu to przyczepy się też tak nie podnosi? Co, ona jest za duża? No nie, ona po prostu tutaj tej siłownika nie ma, dobra. Ja to też kurde, tu ma taki zajebisty wyjazd. Taką szczelinę idealną. Dobra, nic nie jedzie. No, biegnie się zaskoczyć. To uczucie, kiedy wrzucasz trójkę i się kurde. Jak biegnie szczepą. Bo 2 minuty tego nie skoczę. Nie masz jak tego skoczyć. Dobra, pomoże mi ktoś? Czekajcie, jazdę dwu na chwilę. A z tym skoczeniem cię spracowałem. Jak mogę pod wiatr trzymać? Jak po wiatr to słabo. Dobra, jestem. Kurwa, jakie dymy u mnie. Nie wiem. A upa się zapaliła. Ja pierdolę. Przybyty. Ale dopiero co parę miesięcy w sumie wcześniej? Jak kombin zapalił dosłownie w tym samym budynku, tylko... mieszkanie dalej, nie? A to jest bloku? Nie, to jest taki wiesz, dom wielorodzinny, nie? O Jezu, ale zimno i minus 15 jest u mnie. No, nie, Domin, u nas jest więcej. A u mnie wiesz ile? Minus 22. Siberia. Ciepło. U nas jeszcze jakąś godzinę temu to było minus 20. Dobra, tu trzeba powoli jechać, bo kurde. Ten wąwóz to też taki zdradliwy strasznie. Termometr, kurde. Elektryczny rozładował. No. A
Ja już jadę do ciebie, Maciek. Dobra, można przyspieszyć. A kundy nie jest coś? Dobra, ja idę. No, miłego. Halo. Wy tam dalej walczycie u siebie na polach, nie? Tak, jeszcze po tej połowie nie skosiłem jednego. No ja się teraz zacznę zabierać za ten... za koszenie tego dużego. Kombajn. Nagrywa mi się tu wszystko, nagrywa, dobra. Rurę złożyć i lecimy. Jestem. Ej, bo w sumie wam na polach co zostało? Tobie owiec tylko, a tobie Dominik? Owiec i rzepak. Czyli co? Jak? Przecież ty... Jedno pole mam ledwo skoszone. Aha, bo nie, ty masz tylko pszenicę i owiec. Rzepak chyba. Nie, no tylko pszenicę i owiec masz. Na tych dwóch. Rzepak... Rzepaku ty w ogóle nie masz. Ty masz... Rzepak no to ma... Dominik tylko na swoich. I owsa jednego. Oho, nie podjedzie. Było szczepane. Mój by pewnie też nie podjechał. No to no... Kurde, pole duże, nie? Dobra. Tempomat, kurde, na 10. Ej, tobie się szczerze nic nie opłaca. Ej, tobie się bardziej opłaca wszystko zboże sprzedać na bieżąco, żeby... żeby w ogóle na minusie nie być. Ile kosztuje? No, 30. Co ja mam? Taki sam. 20 do 50. Kurde, dom sprzedam. Daj, będziesz w tym silosie mieszkał. Chyba tak zrobię, że dom sprzedam. Nie, musisz mieć dom. Tak z nim nie przybywam. Nie no, no ale no gdzie ty jakieś realia, tak? Aupę musisz mieć. A gdzie kombajn będziesz trzymał? Tam jest kombajn. Dobra. To lecimy. Ile tam stroną serpokoszę. I zobaczymy w sumie ile tu sypnie. Jak będzie jeden zbiornik w sumie no... No duże pole tu jest, tak długie. Więc to raczej będzie zbiornik, może i nawet w jedną stronę. Bo jednak no kawałek jest. A pomagasz kościć te pola? Co? Pomagasz kościć te dwa pola? Jakie dwa pola? Temu. Ja tu najpierw sobie muszę skosić, kurde. Zobaczymy, jak będzie czas, to wtedy. Pierw sobie muszę, nie? A gdzie ty, Maciej, jesz? No, wysypać ten, znaczy bizona. Wysypać. No tu na drodze drzewo jest. To ja ściąłem sobie, sprzedam później. Jeszcze nie wzięłeś tego z drogi? Nie, bo wyciąłem następne. Ja pierdzielę. Jednego jeszcze nie wywiózł, a już kolejne wywalił. Nie wkurzał. Ile ty powycinali przy tych tych? Na polu co wystają? Chyba tu nie wystaje, to ścięte. Kurde, tak szczerze? Ten owiec ogólnie chyba tak słabo sypie. Bo jestem w sumie no... No w połowie, no już jestem na większej połowie. Czy no po przejechaniu no większej połowy. Tak kosisz. Co? Czemu ty to tak kosisz wokół? Bo tak kosi jak ja o tu. W sensie no zależy jakie się pole ma, nie? Zawsze najlepiej na początku przyjechać parę razy dookoła, zaś no... Poprzeczniaki robić, że tak powiem. Kurde. Kurde. Ale nie wiem czy mi będzie... Jezu. Jakie lagi ja mam znowu. Nie, dobra, sypię to do stodoły. Wszystko do stodoły? W jedno miejsce mówisz? Znaczy oddzielę, nie? Pszenicę i owę. Kurde, zaraz mi chyba internet odłączą. Czemu? Strasznie mnie laguje. Serii shippingu.
Ile? 3. To nieźle. No dobry internet masz. Ej, widać, że ci się jeszcze kabel nie zamroził. Bez hitu wtedy to ja nie wiem, co się stało. Ale w sumie jestem ciekaw, bo ty tam mówiłeś, że chyba ci kabel sour, i tak mówię, oho no, pewnie na zimnym kurde był. Ale nie, no tak. No bo ty masz światło, nie? No to tak nie wiem. Znaczy Wi-Fi działa normalnie, nie? Ale kablowo coś wszystko. No to kabel ci się może pierdzieli. Nie, nowe wymieniałem. Dobrze, kurde! Dobrze, że wiaderko jest. Ej, co jest? Miałem tempomat włączony. Naklikam S i mnie nie zatrzymało i dalej mi pojechało, kurde. Dobra, żeby to jakoś dobrze sensownie wysypać. A ja szczerze, jak ja tu, nie wiem, prawie 2 godziny spędzę na samym koszeniu, to kurde drugie tyle będę będę potrzebował, że tak powiem, na zbożenie tej słomy. Na, no w sensie, no, na sprzedaż. Czy zbierasz słomę 20 na godzinę, kosisz? No 10 mniej, tak, ale mi chodzi o sam fakt. Ale transport? No. No trochę jednak jest na ten skup, nie? No. Gdzie mam najbliżej? Zależy gdzie. Czekaj, bo teraz muszę się skupić. Lewa strona, czekaj, jak to się... Kierunek... U. Dobra. Lecim po kombajn. Ej, kurde, po kombajn, pociągnij. Dobra, tu w sumie zostawię tą przyczepę. Niech se będzie. Będę, że tak powiem, się sypał. Poczekaj, oraz te powiem. Left control. No, control i żeby wyładować tutaj. O, sypie. Ja cię widzę. Ale sypie, dobrze. Ej, szczerze? Tak sobie teraz myślę, wycieraczki były w 15 i w 17? Bo ja tak nie kojarzę, żeby w ogóle, wiecie, wycieraczki same w sobie działały, tak szczerze. 13. Działają? Nie. Bo ja właśnie tak sobie teraz myślę, kurde, kiedy oni to oddali, no i tak po prostu nie kojarzę. Jezu, prawie bym w kombajn przywalił. Jakiego laga miałem. Położył lebeka, a dobra. Oro wysypane. Bo dobra, niech się sypie. Potrzebne. To nie będziesz ładowaczem ładował? No, ładowaczem. To nie wiadarkiem. Winka jest taka fajna dodana. A tutaj ile to kosztuje? Dużo masz? To się wysypie. No, pewnie. 30 tysięcy. A na drodze. Dobra. Wiem. Lecimy. Ej, obstawiam, że coś koło 15 ton będę miał z tego pola samego. Tego koło. Pardon. Pardon. Cofnij się. Czekaj, przesunę. Ja cię przesunę. Już, jedź. Bo ogólnie, w sensie, jeżeli podsumuję ile łącznie, to na pewno to nie będzie więcej niż 40 tysięcy. W sensie, mi chodzi 40 ton. To już tak nie. Bo że tak powiem, no już teraz mam w silosie 12. 12 300, no to... Tu może będzie maksymalnie, no te... 20 ton. Ładnie wyprostuję ten przejazd tutaj od boku, nie? Żeby się fajnie jeździło. No i znowu lag. Kurde, nie wiem. To mi jest strasznie wkurza ten internet w ostatnich dniach. I to tylko w farmingu, kurde. Nie wiem, czy jakieś złe połączenie mam, kurde, z serwerem, czy co? Nie wiem. Pytam kosie, bo to jest jakoś. Albo takie straszne obciążenie z wieczorami? Nie wiem. No, bo w sumie zawsze jak gramy wieczorami, to mam największe problemy wtedy. Posłuchaj, rano wszyscy na przykład, nie wiem, jedzenie, coś takiego.
Pytam to, co się robi, ogląda się coś. Tak, tylko mi chodzi, wiesz co, wieczorami więcej ludzi korzysta z internetu, nie? Wiecie, po robocie i tak dalej, ale z rano to no śniadanie i do roboty, tak? Więc co tam, ale bez porównania. Najgorszy internet jest teraz nawet lekcja. Co? Kiedy są lekcje, internet, kurde... Tak, tak, wszystko jest wtedy przeciążone. A ja tam problemu nie mam, nie wiem. No w sensie, no... No wiesz, no zależy jaki internet masz też, nie? I z jakiej sieci. A nie mi chodzi, że... Nie, są elektro, internet śmiga. Kiedy sobie liczysz do grania, internet zamula. Tak to sobie miałem. No, nasiona, okropne. No właśnie, nasiona tam został. Jakie nasiona? Mi zostawił. Za darmo mi dał. Ty, kurde, ja sobie teraz sprawę, że ja uprawę, bo ja dopiero tylko 8 ton mam. Bo to jęczmień był. 8 ton tego owca mam. To może do... Nie, tu 12. Nie, no może... Może z 15 ton będzie tutaj maksymalnie. Tego owca. Żebyś się nie przejechał. Znaczy, no, więcej i tak nie będę miał, nie? Niż te 25 ton łącznie. Bo tu no, jest duży kawałek, nie? No, duży kawałek w szumie. Ale ty masz w kupie bardziej. Ja mam taki większy prostokąt bardziej. O to mi chodzi. Nie, no jeżeli chodzi o, wiesz co, taki tragedia, że nie ma. Zawsze gorzej mogę sypać. Bo jakby nie patrzy, no, ja tu mam mnożnik 1.14, tak? Wiadomo, jęczmień lepiej sypie. Drugie, ja też nie wiem, jak to jest z tymi płodozmianami, nie? Bo fakt, no, na tym pierwszym polu, gdzie miałem rzepak i ten jęczmień, to okej, fajnie posypało, tylko że ja tam miałem pole, że tak powiem, od podstaw zrobione, nie? Więc to też inaczej ten płodozmian działa. W sumie jestem ciekaw, jak ten płodozmian będzie działał, że tak powiem, jak już dojdę do tej czwartej uprawy. Bo tu, że tak powiem, jest płodozmian tylko do... Czwartej... Ej nie, to jest do szóstej uprawy. To budujesz od nowa słupek. Co? To budujesz od nowa słupek. No, no, właśnie o to mi chodzi. Jak to będzie wyglądało, nie? Czy będzie trzeba, wiesz, ileś tam z ostatnich, że tak powiem, stworzyć, co nie na początku? Żeby ten mnożnik był lepszy, nie? Bo trzeba zasiać to, co resetuje. Bo jest jakaś uprawa, która co resetuje. Czy resetuje? Nie wiem chyba. Na przykład dajemy na te ziemniaki. Kurde, ej, ale to nie jest, że tak powiem. Bo że tak powiem, tu na płodozmianie masz... ugór. Jak się robi? Ja w sumie nawet nie wiem, co to jest ugór. No w każdym razie, no, to jest albo zboża, albo trawa, albo oleiste, albo strączkowe, no. No to są psiankowate, okopowe, trawa. Nie, no ten ugór chyba restytuje. No bo to jest po prostu ziemia zostawiona. Nie, no mi się wydaje, że po prostu orka, nie? Ogólnie orka. No, orka pola mi się wydaje, że restytuje. Za mało gram farminga, żeby to ogarniać. To, że no jakby nie patrzy, dopiero pierwszy raz do nas się uczymy, nie? Wszyscy. Dopiero się ze zwierzętami zacznę, jak zdechną. Znaczy, no po prostu zwierzęta trzeba ciągle karmić, nie? I tyle. Ze zwierzętami jest największy problem taki, że jeżeli nie masz czym karmić, no to po prostu płacisz, nie? Płacisz, żeby kupować, no bo jak nie karmisz, no to one umierają i to jest największy minus. No w sensie, no wiadomo... Co? Kary się płaci. Tak, kary. Żadnej kary się nie płaci, no po prostu. Jesteś staratny. No. Słyszałem z jakiegoś ziomka, że się kary płaci, jak zdechnął. Nie. Kurde. Takie lagi, że skręcać nie mogę. O, czekajcie. Pojedzie mi to? O, majster, prawie wykosiliśmy. No. Ej, nie wiem, jak włączę sobie ten pomad,
A, fajnie. Nie, mam takie lagi, że kurde, aż mi samo jeździ. Tak szczerze. Odłącz im internet. Co? Wejdź, odłącz im internet. Ale u mnie nikt nie korzysta, wiesz, zbytnio. No. Brat korzysta. Kurde, to jest taki pobór tego internetu, nie, że... Może on coś tam ogląda, wiesz, niestworzone rzeczy. W 1080p. Tylko 4K. No ale na telefonie 4K nie masz. Ile tu już jest na tej przyczepie? O, 65%. Jeszcze jedna wysypka i będzie trzeba jechać, że tak powiem, no wysypać. Co? No a co, będę jeździł z jednego końca na drugi? No tu sobie zostawiłem jedną i na drugim drugą. I po prostu to przyjadę, no to się wysypuje, no bo to jest bez sensu, żeby jeździć ciągnikiem w tej we w to ciągle. Jak mam dwie przyczepy. No i tak na każdym, coś no, dojeżdżam tam, na koniec muszę się wysypać, przyjeżdżam tu, muszę się wysypać, no to już lepiej, żeby postali po prostu i ciągle się wysypywać, jak tu jestem. No ale no, no, tak, tak się najlepiej robi, tak w realu też. Tak samo robię. No. Ustawiasz na jednym krańcu, na drugim i tyle. Bo bez sensu jest jeżdżenie i tracenie paliwa. No ale, że tak powiem, no zależy jakie masz pole, tak i ile masz, że tak powiem, przyczep, tak, na zboża dostępnych. To też ma znaczenie. 4 to kładziesz na każdym polu pojęła. To skoszone, majster, nie? Tak, jeszcze tam zostało kawałek. Ja muszę się wysypać. Jedyne szczerze, co mi się nie podoba w tym bizonie, to są światła z tyłu. Mam wrażenie, że one są za daleko. Bo ja strasznie mam problem tym bizonem gdzieś wykręcić, jak wyjeżdżam z bramy albo coś. Te światła są specjalnie takie długie, żeby było na odstęp federa. Nie, ja tak nie mam. One są bardziej... Na koła. One wystają poza linię chyba, albo nawet są wedle linii kół, tak mi się wydaje. Fajnie się wysypać tyle, nie? Tutaj już, nie? O. Tam pszenica jest, po lewej stronie ciągnika. Tak, pszenica. Nie wiem, jeszcze tam na górę do koszenia. Gdzie? No tam. Na tym polu. Przebiegnij się. Gdzie? Tam, no, pobiegnij prosto. Jezu. A no, faktycznie to ja podjadę. Kurde, jakie lagi. Masakra. A mam nadzieję, że już zapłacisz koszt tysiaka za to koszenie. No może. Bo ja dużo nie chcę za to. Przecież pomoc za pomoc, nie? Aha. Właśnie, przecież ja cię kosiłem też, nie? Kiedy masz to pole? No, jestem bogaty, chłopie. Bogaty. Sprutny, nie bogaty. Tak patrzę sobie teraz na te średnie ciągniki i w ogóle na duże. I no, trochę kasiurki będzie potrzeba. Ale to wszystko z czasem przyjdzie, nie? A ja sobie już patrzę. Tu. Patrzę średnikiem z kultywatorem. Średnie ciągniki. Ty patrzę za spłatą kredytu. Nie. No przecież nie będziesz całą serię na kredycie siedział, chłopie. Na kredycie. Bo o czym to będzie świadczyć do tobie? Uczę na kredycie. Trzeba się uczyć na kredycie, tak. O, tu są fajne orsuzik. Trzeba się uczyć na błędach, a nie. 150 koni. 158. Kurde, pomyślimy, dobra, jadę bizonem. Dokosić tam. Czy dokosisz tam, ja ci tepą. Ej, to wyskosili się dopiero to jedno pole, nie? Mhm. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze kawałek zostało. 163 skosiliśmy prawie. Ej, w ogóle ty tam masz jakąś wysepkę na środku, co nie? Czy tam pokazuje? Tak, tam w środku gdzieś pszenica zasiana. Bo pokazuje. Ale nie, jakby to pole było takie idealnie równe, takie prostokąt, to było fajnie. Ale przez to, że tu jest taki
Na środku, że tak powiem, taki teren wpierdzielony, że tak powiem? Nigdzie nie ma lekko, kolego. Ale nie, po prostu ja lubię, jak są pola takie równe, nie takie kwadratowe, że tak powiem. Jak na Woli Brudnowskiej są fajne. No. No tylko... Tamtą bardziej gierka na średnie maksimum maszyny, nie? Jakby nie patrzeć. Bo tam są... No skupy też inaczej są zrobione, nie? Dlatego mówię. Dobra, to idę tam, Kościół. Ja chciałem wam zabrać 4, to mam 16 takie. No fajnie. Oho. Razy chciałem się dobić, ale... Jadę równo i omiaka robię. Opis. Plus 16. Obwiec to jest dalej, dobra. No. A później... Ja pomagam ci z tym dużym polem, ja zbijam, to masz sam schodzić. Może jeszcze przyjedzie ten. Mega. Wątpię. Zapraszam. Za mało płacisz. Nie opłaca mi się jechać. Za piwo. No to tym bardziej. Ze Zbychem mnie nie myl, ja nie alkoholik. Dobra. Ale nie, no tak patrząc szczerze, trzecie okrążenie, no i te dwie przyczepy już są pełne, no to... To ładnie nawet sypia. Ja z tego pola 166 będę miał 4 przyczepy. No ale to są duże pola, nie? 163? No tak, no to jest dużo i tak. No to jest coś podobnego do mojego, nie? Maga to? Nie, to jest... gościu, to masz ile hektarów? Stoj, ja czy on? Hektary prawie na tym polu jest. 2,50. No, ja mam 2. No, że tak powiem, no... Ostro zaszalał z tymi polami, ale jeżeli dobrze pójdzie finansowo, no to... To, że tak powiem, szybko spłaci kredyt, ale z drugiej strony, no, będzie potrzebował bardzo, bardzo dużo pieniędzy, żeby odkupić, że tak powiem, te pola. Ja pierdolę. Po co on odkupował? Zastanów się, po co grasz w ogóle. No ale skoro biorę w dzierżawę, to od kiedy jest to tak, że jak bierze się w dzierżawę, to trzeba już... Coś ustalaliśmy na początku, więc no, ogarnij się. Ja pierdolę. Nie wycofam chyba po ten kombajn. Z tymi legami. O, dobra. No nie! To jest kurde. Czemu to mi samo do przodu jedzie? Nie no, spoko, ja i tak jedno. Skończone pole. Wysyp poli, chodź tu. Pytanie. Pana przyczepa będzie, czy się zmieści? Kurde, chyba się nie zmieści. Ojojoj. Ty, zmieściło się. Ile to zostało? 99%. To nieźle. Dobra, przejadę już do końca. Okej, to masz zestaw. No i w sumie no, ja już mam połowę pola skoczoną. Jeszcze może tak z 3 przejazdy zostały. Czekaj, ja pojadę to wysypać. Wysypałeś się tu? Ja już wysypałem. Myślę, że będzie też kaski z tej słomy. Współczuję ci to zbierać to wszystko. Tak duże. Współczuję ci doprasować. No nie, on to bierze samo zbierającą. Przecież go nie stać.
Za kredyt. Kolejny. Znaczy nie, wypożyczę. Ale za co, jak ty pieniędzy nie masz? No ale jak... Sprzedam coś. Ciągnik. Sprzedam ciągnik i wypożyczę zestaw, kurde. Sprzedaj pola, kurde. Których nie masz. Ja mam dwa. No ale to i tak są takie pieniądze duże, nie? Że nawet mu się chyba kredyt nie spłaci. Dobra, w sumie tu do równego zacznę kosić. Co się tam stało? Gdzie? U mnie? Nic nie ważne. Problemy techniczne. No skurczybyk widzisz? Kurde, ale omijak. Dobra, zaś się poprawia te większe omijaki. Dobra, wysypać. Małe. Kurde. Sąsiada po lewie chyba niechcący. Dobra, ja na chwilę zadzwonię. Dobra, jestem. Ciebie nie było? No. Dobra, w sumie. Dobra, jedę do Ursusa i jadę wywieźć to zboże. Bo już duże jest, nie ma sensu kosić dalej, póki co. Skosimy, to przyspieszymy czas, co ja mu mógł kosić. No, co jest z wami w stanie z tym, gdzie jest jedną noc? Jak skosimy? No, to jeszcze u mnie może. Kurde, koszę to i ja spadam, bo dupa mnie boli. Ale to masz jeszcze jedno pole, że jeszcze mamy dwa pola. Tylko pomożesz mi. Ja kończę, to jest pana. Przecież nikt ci nie każe dzisiaj tego robić. Graj tyle, ile ci czas podwala i chęci. Dobra, jutro bym dokończył. Co to ja dzisiaj dziwnie zrobię? To jutro jeszcze mogę pośniwować? Mhm. Dobra. To chyba skończę to dzisiaj, znaczy będę teraz. A te pole kończymy? Dobra, chodź, to wysypi. Ja sobie już jutro dokończę sam. Chodź, to wysypi. Zabieram ci wykonawcę, bo mi zboże weź kratę. Chodź, to dokończę. 90% kurde mam. Jak teraz podczepiłem dwie. Dobra, to w sumie dokoszę, żeby 100% mieć. W sumie... Stawię się w tą stronę. Jezu, 3 na godzinę. O! Cyk się zakopałem. O, dobra. Chyba za duży skręt był. Bo nie chciało w ogóle ruszyć. Dobra, teraz kombajnem tutaj. Dobra, kombajn tu na jutro zostawię. Sypuj, sypuj. Ty masz jakiś inny model Bizona. To sam co ty. Ale pan Stachem. Pokaż Bizona. Wysiądź. Daj wykonawcę. Ładne.
samo podwórko. Dobra. Dobra. To mówisz, że już spadasz? No. Dobra, to my jego. Na razie. Ja zostawię tak zboże z przyczepami na polu, to chyba się nic nie stanie, nie? Nie. Dobra. No chyba, że sąsiad będę złodziej przyjdzie i ukradnie. Zabierz mi wykonawcę, bo nie chcę na przyczepać. Dobra, na razie. Kurde, a ja dalej te lagi. Dużo ci zostało? Nie. Jak skoczyć, to przyspieszysz czas? Jo. To się nic nie stanie z niego zboże. Nie, nic się nie stanie i tak. No, tylko po prostu, no ty jesteś dzień do tyłu, nie? Jakby nie patrzeć. Tam na parę dni po prostu. Co się z tym internetem dzieje? A teraz się odbije. Od razu będę chciał. Kurde, było nas czterech i to ten sam. Dobra, pytanie, czy to wysypie wszystko. Jak to to leci? Dziewięć. Nie, raczej wysypię. No, wysypię nawet jeszcze do kości będę musiał. Kurde, już godzina kosimy. Nie. Gdzie? Półtorej. Dwie. Zero tego. Półtorej, bo od początku mam nagrywkę. A, okej. Okay. Ej, nie, no. Godzina 40. Tylko wiadomo, w międzyczasie mi jeszcze nie było, nie? No. Okej, okay, teraz sprawdzę, czy mój podmiotowy się zmieści ten bizon. Bo zanim kupię nową. Ale czekaj, co kupiłeś nową? Jadę. Aha. To jest siły, nie widzę, już widzę stąd, że się nie zmieści. Ano. To po kółką. Plandekę kupisz jakąś dużą i będzie git. Ej, w sumie jakbym miał tak jeszcze jedną przyczepę, to kurde by mi się zmieściło wszystko. Tylko no przez to, że ja sprzedałem poprzednią, no to to wyszło jak wyszło. No. Mogę w sumie zostawić, no ale ona i tak dużo nie mieściła, tak szczerze. Na tamtą chwilę to było mało. Teraz wiesz, no 8 ton mam najmniejszą przyczepę, więc ta 5 tonówka, no to bardziej ona i tak była na snopki, nie? Nie, nie mieści się coś innego. No. Ja pierdzielę. Nie, mam takie lagi, że mi sam kombajn skręca. Co by tu kupić? Wszystko takie to nie ma. Dobra, jedziemy wysypać. Dużo raczej będzie pełno. Kamerę sobie zgasimy. Kurde, zajebiście to wygląda. Gdzie to jest? Będzie na miniaturę, kurde. No i elegancko, 100%.
Która można jechać. Hmm. 18 ton prawie mam. No. Okej, okay, chcę robię teraz mojego osta drogę. To jest za ciasno. Tylko pitosy nie ma. A nie, co? A kredyt już wziąłeś. Dużo? Bo tam widzę 40 tysięcy, kurde, na koncie. Nie, tam mogłem kredyt mam 40. Mhm. Kurde, trzeba powoli tu jechać po tych dziurach. Różnie z tym może być. No na pewno te, będę musiał tutaj poprawić trochę ten teren. Bo jest naprawdę masakra przez te dziury. Strasznie niewygodnie. Czymkolwiek tu w sumie jechać. O, 9 na godzinę, kurde, jadę. Mimo, że na dwójce jadę. Ano, dziury, górka, robi swoje. Jestem ciekawy, ile na asfalcie, że tak powiem, jadę. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. O, i teraz od razu speeda dostanie. O, 6 na godzinę. A, bo ja też lagi mam dlatego. Kurde, co jest? Jak to mi samo skręca, nie? Dobra, teraz zanim to się rozpędzi. Ty, ja wiem czemu tak wolno jadę. Nie, czy kable mam? Tu mam? Też mam? Nie wiem. Ej, coś strasznie wolno jadę. Kable? O, dobra, nie, dobra już mam. Chyba kable nie łączyły, wiesz? Bo niby miałem podczepione, ale kurde, tylko 13 na godzinę chyba. Pierdziele. I teraz sam cię o nim będzie skręcał. Nie wiem, kurde, co z tym internetem. No nie, no 17 pod górkę jadę. Teraz zobaczymy, do ilu zwolni. Bo teraz będzie jeszcze w górę. 10. No, 8 na godzinę. Nie jest źle. 8, 9. Idzie nieźle. Szczerze jestem zadowolony i to mega z tego Ursusa. Bo naprawdę za tą cenę, co ja zapłaciłem, to nic lepszego bym raczej nie kupił. Tą 904 chciałem kupić, ale ona za słaba była. 904 może jeszcze kupię, ale... Ale to będzie jako taki, no... No, pomocniczy. Okej, ja mam dziapę. Ja zaraz zobaczę. Tu już podjeżdżam. Ale fajnie wygląda, pasowało mi się. Właśnie cena nie idzie w górę? Nie. No, ej, ale nie, owiec stoi cały czas ten 1370. Także nawet ładnie, a... Fup i co robić? Życie... No, do 2000 może dojść zimą. Zobaczymy. Dobra, gdzie ty mówisz, że masz tą wiatę? Jo, kurde, ale sobie wiatę postawiłeś. Pojezdu. No i na maszynki jeszcze. Bym się w płot wpierdzielił. A mi się... Weź, nie zwróci jeszcze, więc ja się nie przejmuję. Dobra. Mam przynajmniej... Mam więcej miejsca na maszynę układane. No. Ty miałeś ogólnie ciasno. Co jest, kurde? Jeszcze gdzieś o bramę zahoczyłem. Ty, a ciekawe, czy mi się uda dwie przyczepy na raz rozładować. To by było w sumie... Zajebiste. Jeszcze do tyłu. O. O! Dobra, da radę dwie naraz. Nie, co? Czemu nie idzie? LOL. Naprawdę przejechało mi? Zaczęło mi wysypywać i nie wiem, chyba mi przejechało. No. Tak, milimetr po milimetrze posuwa się do przodu ciągnik. Teraz, o, dobra, tempomat. Albo w sumie bez tempomatu. Żeby tu się nie pierdzielić, jako że tu mam skoszone to, po polu.
Dobra, nic nie jedzie, nie jedzie. Na pusto to kurde idzie. Ja zawsze będzie na. Wiesz co? Nie dziwi mi się, jakbym w 2 godzinach się nawet nie wyrobił. Z tym koszeniem. A co, ile ci zostało jeszcze? Do skoszenia? No. No 3-4 przejazdy, nie? Tylko wiesz, w jednym miejscu mam więcej przejazdów. Ogólnie przez całe pole no to mam 2 przejazdy, nie? Bo na raz nie jestem w stanie wziąć, tylko w jednym miejscu mam po prostu więcej, nie? Okej, ja mam już powiększone pole. Znaczy, bardziej wyrównane. Powiększone. Kurde. Ja teraz tu jest zjazd, to trzeba zwolnić. Wcześniej o bramę, teraz o słup, kurde. Pośrupana będzie ta przyczepa jak... Kurde, jak trzęsie na boki. Trzęsie się jak galareta. A, bo tu jest jeszcze taki dołek, o Jezu. Ja to teraz zauważyłem. Niby tego dołka nie widać, ale jest faktycznie. Ja teraz podaję do kwadratowych, kupuję do okrągłych klasek. I ja wydzielę to zbieram. No, to na usługi teraz będziesz ale jeździł. A, co? Okrągłe? Co? Co, wygodnie okrągłe? No da, no. W sensie, no wiesz, tylko jest minus taki, że... Raz, że trzeba mieć przyczepę, no i tura, nie? To jest do ładowania. Ja mogę ci ładować. W sensie, nie, no mi tam belki na razie nie, mówię ogólnie. Że na usługi raczej będziesz jeździł. Póki nie potrzebuję, to nie idę w ogóle w belki, nie? Po prostu najlepiej tą samozbierającą kupić. Dobra, w sumie tu na razie przyczepy nie muszę zostawiać, to ciśniemy na drugi koniec pola. Panie żona, Belek może zrobić ile chcesz. Jak dobrze poukładasz, to na dużo masz mieści. Ale co? No Belek. Ale jakie belki? No okrągłe. Ale gdzie? No na przyczepie. No. Ale nie rozumiem, o co ci teraz chodzi. Nie, że więcej możesz zmieścić belek niż sama ręce. Więcej? No... Więcej nie rozumiem. No ale no przecież no i tak więcej słomy biorą okrągłe belki, tak? I ogólnie większe snopki. Więc no tutaj trochę no nie rozumiem. Okej. Nie wiem, co tam się robi. Dobra, nieważne. Dobra. To było tematu. Tak. Leci Bobizonka. Nie no, tu w sumie takie 3 dodatkowe przejazdy wyszły. Tego co zaraz z tej strony, tylko z tamtej no wyjdą może 2 dodatkowe. No i tak jak mówię. 2 przez środek, znaczy no przez całe pole. Kurde, jeszcze lagi. No. A fajnie, że jadę do tyłu. Nie wiem, kurde. Te lagi są naprawdę wkurzające czasami. Tak to utrudnia gierkę, że... Ej, no naprawdę, gdyby pole było równiejsze, to bym na raz miał. Dobra, w sumie, żeby po całości mieć, no to... sobie zostawię więcej. Kurde, znowu omijaka robiłem. O, jest kurde. Już taki duży omijak mi wyszedł. Ja pierdzielę. Nie wiem, czasami mam wrażenie, że jadę na równo, a tu nagle jakiś rządek zostaje, nie? Ja
Tak znikąd dosłownie. No żebyś wiedział. Dobra, w sumie walić. Tu się przejedzie na wyłączonym kawałek po prostu. O, o, o. Ile? 150 miałem? 300 nawet? O, teraz 30, o Jezu. Ej, na tych lagach nie, to normalnie kombajn sam skręca, tak szczerze. Bo wiesz, ja cały czas tylko wód trzymam, nie? Ewentualnie lekka korekcja, że tak powiem, toru jazdy, jeżeli za bardzo mi skręca w którąś stronę, nie? Ale no kolorowo nie jest. Idę. No teraz to mam akurat wysoki, że mnie skacze do czerwonego nawet. 80 pingu mam. No ale teraz do mnie chyba film oglądają. Tak mi się wydaje. Także no teraz. Teraz to wiem, z jakiej przyczyny jest duży ping. Ale z typu. Nie wiem, teraz w ostatnim czasie tylko coś się zepsuło z tym internetem, bo tak to do tej pory to było git cały czas, nie? Także nie wiem. Ciężko dojść do tego. Co jest problemem? Najważniejsze, że FPS-ów nie brakuje. Tylko ja mam problem. Taki? Zagwozdka. Bo kupiłem sobie te automatyczne widły. Automatyczne widły? No że... O! Sorry, już mi nie było tematu, bo nie mogłem podpiąć kabli. Automatyczne widły, Jezu. Wy naprawdę takimi leniami jesteście, nie? Dobra, w sumie dalej nie jadę. Zostawię sobie na koniec tu. Jak nie, kurde, przyrzeby, które automatycznie ładują belki na siebie, to kurde, automatycznie widły nas. Brawo wy, naprawdę. Brawo wy. Trzeba będzie się przymęczyć. No. To po co w ogóle w to inwestujesz, jak ci się nie chce robić? No ale pieniądze są. No. Pieniądze tak czy siak by były, no ale kurde. Trochę was nie rozumiem, tak szczerze. Po prostu się nie pojechali. Tak. Nic, bez kitu. Ej, szczerze, nie dziwiłbym się, jakby... Po wrzuceniu tego dwugodzinnego odcinka ludzie zaczęli pisać, że jednak tej masy wolimy, bo krótsze. Ale no tak jest prawda, no kurde. Jednak no timelapse no to jest o wiele, wiele, że tak powiem, przyspieszona no, gra, tak? No. Zima to 8 minut, tak? Na przykład u mnie. No przykładowo, ale, nie? O, no, pewne mam. Ale na przykład ten drugi timelapse się w tej orki trwał godzinę. Tam było dobre 3 godziny. W sensie, nie, tam było, wiesz, orka, siebie i tak dalej, od podstaw, że tak powiem, tworzenie pola i uprawnianie. Czyli 3 godziny, plus włączanie modów. No, tam z modami to wiesz. Tam to było wycięte. Bo wiadomo, nie zawsze wszystko działa, tak jak powinno być. Ale to już nas, no niestety, nie nasza wina. Jo. Początki są zawsze najgorsze. Tak, bo tych dwóch jeden nawet na serwer nie wyszedł. Nie, weź mi nawet nie przypominaj, nie. Naprawdę, ja nie rozumiem ludzi, co się zgłaszają, że bo chcieliby pograć, a później w ogóle nie wchodzą. Naprawdę. Staliśmy się z innym miejscu. No to no, no wiesz, no, zero informacji, tak. Dobrze wiesz, jak teraz nasza gra wygląda, więc no, raczej jest to zrozumiałe. Chyba sobie zwiększa aktywność. No tak, no bo już trochę się przyzwyczailiśmy, nie? No teraz jeszcze lepiej rano będzie więcej osób. Co? Nie, przynajmniej ja będę rano więcej. Nie będę się... zawsze rano grał, bo się czasami, kiedy będzie jakaś na przykład plastika. Ty. Robię na takie pierdolne. Kurde, wszyscy się wpierdzielają na odcinek, no. Siostra chce być sławna.
Tak, co kurde, spokój, a jak zacząłem nagrywać odcinek z dźwiękiem, że tak powiem, moim, no to... I dobra, w sumie na dobrą sprawę już mam koniec pola. No dobrze. No. A moja siostra ma padaczkę. Ale ty nie jest śmieszny akurat. No to jest poważne. No, zaśmiałeś się. Dobra. No bo wiedziałem, w jakim kontekście to powiedziałeś, ale wiesz. Nie. Dobra, trzeba mi jaki kurde, takie większe poprawiać. Bo tu cenne, że tak powiem, kilogramy zboża są. Dekogramy. No. Siostra ci nie daje teraz pokoju coś. Wiesz czemu? Bo ona chce komputer. A no widzisz, cały dzień siedzisz, nie? Cały dzień. Oj ty niedobry, oj ty zły. No, teraz mi mówi, ja się zrobiłam jedzenie, a ty komputera nie chcesz mi dać. No daj. No daj jej, no. Ona chce pograć z jakimiś YouTuberami. No to... Ło. Obstawiam jakiś Fortnite, czy chuj wie coś. Minecraft. Ło. Nie no, Minecraft nie jest zły, tak szczerze. CS-a. Luisa, moja siostra w CS-a jeszcze nie ma. Chyba 1.6. Dobra, w sumie ile tam już jest? No ej, wiesz co, nawet się w 2 godzinach wyrobię, nie? Znaczy już nie, 2 godziny z rzędowo minęły. Nie, no bo tylko skoszenie i tyle będzie na odcinku, nie? Też no, nie ma co zbytnio przedłużać odcinka. Bo to i tak już jest dużo. No koniec, no tu aby mam, że tak powiem, 2 miejsca do poprawienia, tu po lewej i tyle. Bo to takie większe omijaki zrobiłem. Przyjechać? Bo na co robić? Co? No możesz. Zieloniutki. No fajne. A, fajnie, tak poprawiłem, że zostawiłem jeszcze mniejszy omijak. Do omijaka nie, kurde. Się tak to pole zlewa. Ja wcale on nie jest takie duże. Ej, jak chcesz, to mi możesz pomóc ten... na farmę, że tak powiem, wiesz. Wysiadę na farmę. To od razu się wysypiemy i pojedziemy. Się przejedziesz, kurde, Ursusem. Biegi nie działają. Zwolnij, bo nie wyhamujesz. Gdzie tu klima? Klima nie ma. Ile tam jest on? 6,5. No, to ładnie. Zatem, że to taki przycisk jest i tak wieje czas. Dobra, to w sumie ile? Ej, 26 ton prawie. Jeszcze 4 kilo mi brakło do równej liczby, nie? Ale to pewnie ten, jakieś omijaki czy co jeszcze zostały, czy nawet te kawałki uschnięte czy co, no to tam by było, nie? Kurde. Tym kombajnem to też tak... Ajajaj. No ciężko się tu jedzie, ciężko. Dobra, tu uważaj, żebyś sub za bardzo nie przewalił. To wziąć większy ten. O, i cyk w drzewo. Dobra, lecim. Co nim tak gazujesz? Dojedź na dwójce. A, widzę cię. Obrócę się do tyłu, to widzę tylko twój dach i twój łeb. O. Teraz ci co, ja go widzę? Nie ma, zaraz się z tobą. No teraz już cię nie widzę. A nie, ej, wystaje ci dosłownie tylko łeb. Jak się patrzę do tyłu. Co tak wolno? No przyspiesz.
Dowy, jedynka i rura. No szczerze, to nie wiem. Musiałbym się przyzwyczaić, że tak powiem, do takiej formy odcinka. Bo też no, ja że tak powiem, przywykłem. No nie ukrywam, no przywykłem do tych timelapsów, tak? Bo mi ogólnie jest wygodniej nagrywać te timelapsy, bo. Mniej roboty. Nie, że mniej roboty, po prostu. W sensie, no wiesz, jak nagrywam w ten sposób, tak, no to też wiesz, bez edycji materiał, tak? Początek i koniec, tak? A na timelapsach to też muszę trochę, że tak powiem, pomontować ten odcinek, tak? No tylko wiesz, no po prostu musiałbym się przyzwyczaić. Tak, na początku miałem problem, że nie potrafiłem za dużo mówić na streamach, tak teraz po prostu do odcinku muszę się przyzwyczaić, nie? Jeżeli oczywiście byście chcieli, żeby takie odcinki były mówione, że tak powiem. My nie wygodnie jest timelapse. No wiesz, no kwestia gustu, nie? Dobra, bizonem tu zjadę na bok. No, umyję go od razu. Dobra, daj, ja sobie wysypię już. A chcę. Oddowej. Ładowej, bo tobie zaliczę. Tak. A nie, dobra mi. Ej ty, kurde. Ej, ja zapomniałem, że na przyczepie jeszcze 32,5 tony. Masakra, no. 32,5 tony owsa mam, nie? Ja pierdziel. No, ładnie sypło, naprawdę. Jestem mega zadowolony. Poczekaj, kurde, ty się tak pieszy. I tak już dzisiaj raczej nie będziesz grał, więc. Tak nie będę. A do 20. A ty będziesz. W sumie. Dobra. Ursus nie chce stoi, aby jeszcze kobiet umyje. A chcę go dzisiaj skoczyć na te GTA, bo to rana mi się pyta. Dobra. To na ten odcinek to było tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Wyrażajcie swoją opinię, czy chcecie, że tak powiem, taką formę odcinków, czy jednak timelapsy. No i co? Miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłego poranku, miłego dnia. No, pa pa.